Forza Horizon 5 ma poważny problem. Wychodzi nowa gra, która zdaje się być bezpośrednią konkurencją. Otwarty, egzotyczny świat, najnowsze samochody, także takie, których nie ma Forza. Chodzi oczywiście o The Crew Motorfest. Miałem okazję ostatnio zagrać sobie w najnowszy tytuł Ivory Tower i oto kilka moich spostrzeżeń. Motorfest nie oznacza wyścigów po torach, jak na przykład w Fordzie Motorsport. To po prostu inna nazwa na Festival Horizon. Ale z grubsza chodzi o coś podobnego. Dostajesz dostęp do najszybszych samochodów na świecie, czy w ogóle takich różnorodnych, i możesz uczestniczyć w tematycznych playlistach, które reprezentują różne typy pojazdów lub klimaty. Mam takie wrażenie, że twórcy nowego The Crew bacznie obserwowali wszystkie narzekania graczy na Forza Horizon i zaserwowali dokładnie to, czego gracze oczekują od gry wyścigowej. I czuć to zaraz po tym, jak rozegrasz pierwsze minuty w grze. Bo już na samym starcie przenosimy się do wielkiego miasta z wieżowcami, wsiadamy do Toyoty, Supry, A80, a wszystko dookoła nas jest w klimacie Tokio. Fioletowe neony, japońskie znaki, dużo takich refleksów, coś w klimacie Need for Speed Underground z 2001 roku w sumie. Cała akcja gry dzieje się na wyspie pochodzenia wulkanicznego, położonej na Oceanie Spokojnym w archipelagu Hawajów o nazwie Oahu. Więc mamy klimat względnie podobny do tego z Forza Horizon 5. I w ogóle gra jest podobna do Forza Horizon 5. Ale jest inna. I w gronie osób, które ponoć testują nowego Motorfesta, istnieje przekonanie, że będzie dawała znacznie więcej frajdy niż Forza. Street racing my way through mountains and motorways was amazing. But the next playlist was... Jest tylko jeden problem, który zauważyłem. Widzisz, wszystko co robisz, zanim kupisz jakąkolwiek grę, to wbijasz sobie na YouTube i patrzysz na gameplay. I fani Forzy, tacy jak my, od razu zauważą, że no grafika w Motorfeście nie jest jakaś fantastyczna. Już przyzwyczailiśmy się do Forzy, gdzie mamy piękne krajobrazy, fantastyczne chmury, super widoki, fantastyczne oświetlenie, można robić ultra realistyczne zdjęcia z gry. A tutaj jest grafika taka bardziej podobna do The Crew 2. I wiesz, ludzie zobaczą prawie to samo, no trochę tam różnic będzie, ta grafika jest nieco ładniejsza, ale prawie to samo z grubsza i pomyślą, dlaczego miałbym kupować drugi raz tę samą grę? Chociaż nowe The Crew to zupełnie inna koncepcja, którą łączy z The Crew 2 właściwie tylko otwarty świat i super szybkie samochody. To sposób rozgrywki nie będzie tak szalony, a prowadzenie samochodów zostało całkowicie przebudowane. To jest ciekawe. Podczas krótkiej godzinnej sesji w najnowszy build Motorfesta mogłem przetestować kilka różnych rodzajów pojazdów. Największe wrażenie zrobił na mnie moment, kiedy jechałem takim samochodem klasycznym, to chyba była Cobra 427, i wiesz, zahaczyłem lekko pobocze i samochodem zaczęło mi na boki ruszać, rzucać, ciężko było je opanować. Samochód natychmiast stawał się niestabilny, wchodził w poślizg i zwalniał. Kompletny kontrast co do tego, co widzimy w Forzie, gdzie wiesz, wjechanie na offroad Lambo to raczej standard. Samoprowadzenie samochodów było ciekawe. Miałem wrażenie, że każdy samochód prowadzi się zupełnie inaczej. Wiesz jak to jest w Forzie, no nie? Jak pojeździsz z tymi wszystkimi samochodami, przyjdziesz się z Lambo, z Bugatti do offroadowego samochodu, to z grubsza one wszystkie prowadzą się dokładnie tak samo, nie? Wiesz, to nie jest kwestia tylko tego, że samochód inaczej przyspiesza, czy inaczej wchodzi w te zakręty. Jak to jest w Fordzie zrobione? W Fordzie wszystkie te samochody prowadzą się mniej więcej tak samo. Offroadowym samochodem nie przejedziesz po kamieniu na przykład, tak samo jak Lambo nie przejedziesz po jakimś tam kamieniu. Po prostu zatrzymasz się w miejscu i zderzysz się z nim, nie? Wiesz, to prowadzenie tam jest mega, mega sztywne. Tutaj w The Crew 2 Motorfest oczywiście też mamy arcade'owe prowadzenie tych samochodów, ale gdy jechałem na przykład w Suprze A80,
czuć było, że to auto jest stare, że ono się do dupy prowadzi, że ma przekombinowany tuning i rzucało tą dupą na lewo i prawo. A z kolei w najnowszym Lamborghini Revo Elto, to wiesz, napęd na 4 buty, dobre przyspieszenie, trzyma się drogi, ale też troszeczkę gorzej skręca w stosunku do samochodów supersportowych z napędem na tył typowo, na przykład, nie wiem, jakieś Ferrari na przykład. I jazda klasykiem to zupełnie czarna magia, wszystko super takie płynne, takie, tak skręca ten samochód z takim opóźnieniem, wiesz. No, takie inne doświadczenie z grania w arcade'ówkę, bardzo mi się to podobało. W nowej ścigałce Ubisoftu kładzie się nacisk na frajdę z jazdy konkretnym samochodem lub konkretnym typem samochodu, a nie zdobywanie ich setki 3 minuty po odpaleniu gry. Teraz, po wielu latach grania w The Crew 2, nie mam jeszcze wszystkich samochodów, ale też nie grałem jakoś tam skrupulatnie, wiesz, dzień w dzień napieprzam wszystkie submity i tak dalej. Tylko grałem sobie tak od czasu do czasu i nie mam tych wszystkich samochodów i wiem, że ta gra dalej jest gdzieś tam dla mnie zagadką. Chociaż jest jeden plusik, może być dla niektórych minusik, chociaż nie każdy musi to robić. Można przenieść wszystkie swoje samochody z The Crew 2 do The Crew Motorfest. Serio. Jak to będzie wyglądało? Nie mam pojęcia. Czy można będzie z tego korzystać, czy to będzie przymus? Też nie wiem. To chyba tyle, bo wiecie co, na obecną chwilę za wcześnie jest, żeby coś więcej powiedzieć. Gra jeszcze nie jest ukończona, jeszcze dużo pracy zostało, aby ją ukończyć. Chociaż premiera ma się odbyć w tym roku i trzymam kciuki, żeby się tak stało, dlatego że sporo ludzi gra już teraz w wczesną wersję The Crew Motorfest i z tego co słyszałem, nie ma jakichś większych narzekań. Także myślę, że będzie solidny tytuł. Jeśli przełkniecie to pierwsze wrażenie z przeskoku Forzy na The Crew Motorfest, wiecie, jeśli chodzi o tą grafikę, to może być naprawdę bardzo ciekawie. Z doświadczeń z The Crew 2 i tego jak Ivory Tower przykładał uwagę do kolejnych tam jakichś tam update'ów do swojej gry, jestem spokojny co do przyszłości tego tytułu. Wiem na 100%, że będą aktualizacje, które będą dodawały nowe mechaniki. Jak ostatnio do The Crew 2 dostaliśmy tą mechanikę z super szybkimi wyścigami, gdzie możesz jechać nawet ponad 500 km na godzinę, co jest mega szalone. I cały czas pojawiały się na przestrzeni lat, to chyba od 2018 roku The Crew 2, na przestrzeni tych lat pojawiały się nowe update'y, nowe samochody. Samochody takie, których nie było w Forzie i nie ma do tej pory. Niesamowite modyfikacje i całkowicie szalone te takie dodatkowe rzeczy, które możesz zainstalować. Nie musisz ich mieć, ale możesz. Na przykład w nowym Need for Speedzie Unbound niestety musisz mieć kreskówkowy dym spod opon. W The Crew 2 masz taką możliwość, ale nie musisz z tego korzystać. I to jest fajne. To na razie tyle, jeśli chodzi o Motorfest. Jeśli będę miał dla was coś więcej, to oczywiście dam wam znać. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Hejas.